Brazylia była kiedyś kolonią Portugalii. W 1822 roku Brazylia ogłosiła swoją niepodległość. Przyjmijmy, że x to dowolny rok. Zapisz nierówność z x i 1822, która jest prawdziwa dla wartości x przedstawiających lata przed rokiem, w którym Brazylia ogłosiła swoją niepodległość. Czyli Mamy zmienną x i wartość x ma przedstawiać lata przed rokiem, w którym Brazylia ogłosiła swoją niepodległość. Ogłosiła niepodległość w roku 1822, czyli x ma oznaczać lata przed rokiem 1822, czyli ma być to rok mniejszy niż 1822. Zapiszmy to: x musi być mniejsze od 1822. W roku 1822 Brazylia ogłosiła niepodległość. X to dowolny rok. Przy czym nas interesują Xy, które są latami przed rokiem, w którym Brazylia ogłosiła niepodległość, czyli przed rokiem 1822. Czyli wszystko, co jest mniejsze od 1822. I sprawdzamy odpowiedź prawidłowo. Następne zadanie: Marianna zakłada swój zimowy płaszcz, gdy temperatura spada poniżej minus 4 stopni Celsjusza. Zapisz nieruchomość. Która jest prawdziwa tylko dla temperatur oznaczonych literą T, w których Marianna zakłada swój zimowy płaszcz. Szukamy zmiennej T, czyli takich temperatur, tu mamy oznaczenie zmiennej, w których Marianna zakłada swój zimowy płaszcz. A kiedy zakłada swój zimowy płaszcz? Wtedy, kiedy temperatura spada poniżej minus 4 stopnie Celsjusza. Interesują nas temperatury poniżej minus 4, czyli wszystkie temperatury, które są mniejsze niż minus 4. I sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza. Jeszcze jedno. Prędkość dźwięku wynosi w przybliżeniu 768 mil na godzinę. Kiedy jakiś obiekt porusza się z prędkością większą niż prędkość dźwięku, wytwarza tak zwany grom dźwiękowy. Zapisz nierówność prawdziwą dla tych prędkości, oznaczonych literą s przy których poruszający się obiekt wytwarza grom dźwiękowy. Tutaj mała uwaga, 768 mil na godzinę, to jest mniej więcej 1000 z małym kawałkiem kilometrów na godzinę. Ponieważ Khan Academy jest tłumaczone z angielskiego, a właściwie z amerykańskiego, to tu nam się pojawiły jednostki używane w Ameryce. Tak czy inaczej interesuje nas przede wszystkim liczba, dlatego że w tym zadaniu jednostek nie uwzględniamy. Mamy zapisać wszystkie prędkości S, przy których poruszający się obiekt wytwarza grom dźwiękowy, czyli interesują nas takie prędkości S, przy których wytwarza grom dźwiękowy, a wytwarza, kiedy porusza się z prędkością większą niż prędkość dźwięku, a prędkość dźwięku to w jednostkach amerykańskich. 768, większe niż prędkość dźwięku, czyli większe niż 768, czyli S musi być większe niż 768. Tak na marginesie, to przekraczanie bariery dźwięku i loty obiektów z prędkościami wyższymi niż prędkość dźwięku to bardzo ciekawe zjawisko i znajdźcie sobie na kanałach akademii filmy, które o tym opowiadają i to zjawisko opisują. To jest bardzo ciekawa rzecz, a jak będziecie oglądali na lotnisku starty i ćwiczenia myśliwców wojskowych, to warto się przyjrzeć, i przysłuchać, co się wtedy w powietrzu dzieje. I sprawdzamy odpowiedź. Wszystko się zgadza. Aby przyrządzić średnio krwistego steka, musi on osiągnąć wewnętrzną temperaturę równą 135 stopni Fahrenheita. I znowu mamy stopnie w skali używanej w Ameryce, w USA. Tak czy inaczej, gdybyśmy mieli w piekarniku termometr wyskalowany w stopniach Fahrenheita i chcielibyśmy przyrządzić średnio krwistego steka, to temperatura, która nas interesuje, to 135 stopni. Niższa temperatura sprawi, że stek będzie niedopieczony. Mamy zapisać nierówność, która jest prawdziwa dla temperatur oznaczonych literą T, w których stek będzie niedopieczony. Czyli szukamy takiej temperatury T, przy której albo temperatur, przy których. Stek będzie niedopieczony. A treść zadania mówi nam, że stek będzie niedopieczony, kiedy temperatura będzie niższa. Niższa od czego? Niższa od temperatury, która spowoduje wypieczenie. Czyli temperatura musi być niższa niż 135 Stopni Fahrenheita. Jeszcze raz, żeby przyrządzić średnio krwistego steka, musi on mieć wewnętrzną temperaturę 135 stopni, w tym przypadku Fahrenheita. Niższa temperatura sprawi, że będzie niedopieczony, czyli wszystko co mniejsze od 135. Mamy zapisać nierówność, w której będzie właśnie niedopieczony, czyli te mniejsze niż temperatura do pieczenia 135.